Cześć ziomeczki kochane, tu ja, wasz Wojtałkę, Fistałkę, Rock Day, kolędy, część następna, rok czekaliśmy na to, żeby robić następne kolędy, kurde, no po prostu to było tak niesamowite, rok oczekiwania na kolędy, Lulajże Jezuniu, czyli po angielsku Sleep Jesus Christ. Dobra, ciśniemy to, to będzie melodyczna wersja, czyli gramy linię melodyczną. Proszę, ja was kochani, zaczynamy w tonacji Fis. Czyli po prostu odcinek Fis, możemy to zagrać oczywiście w każdej innej tonacji. Dobra, w każdym razie gramy tak. Uwaga, watch out. Ten motyw generalnie tutaj wszystkim bardzo dobrze znany. W skrócie, jakie to są dźwięki, czy jakie to są progi, bo już po dźwiękach możemy dźwięki pokrzanić. Progi byłyby tak. Operowałem tutaj cały czas akurat w tej wersji na dwóch strunach, czyli taka wersja, no można powiedzieć, troszeczkę prostsza, no nie wiem, zależy jak to lubi, prawda? Na dwóch strunach. Najcieńszej i prawie najcieńszej, na strunie E i H, czyli E i B, też inaczej mówiąc. Zaczynam na strunie drugiej, na siódmym progu. Trzy uderzenia, prawda? Prosty. Piąty próg. 8, 7, 8. Później 8, 7, 8 na drugiej stronie, prawda? Później mamy na drugiej stronie 5, 5, 8. Na najcieńszej 7, 5. Czyli tu pamiętajcie, tu mam później za drugim razem. Lub można byłoby 5, 8, 8, 7. Czyli widzicie, ten mod oczywiście to możemy zmieniać, więc nie jest żadnym problemem granie na dwóch strunach, trzech strunach. Po prostu trzeba znać, gdzie są dźwięki, które gramy po prostu, prawda? Później motyw jest taki. Zaczynamy od piątego progu. Czyli zaczynamy od piątego progu i jedziemy do dziesiątego, czyli... Myślę, że to jest wszystko tutaj w miarę jasne. Specjalnie gram jednym palcem. Wy nie grajcie oczywiście, broń Boże, jednym palcem, bo to po prostu jest nieprawidłowo. To chodzi o to tylko, żebym wam pokazał, prawda? Bo jak trzymam tak wszystkim, to nie wiecie, gdzie to jest uderzane. Czyli gram na najcięższej strunie 5, 5, 10, 9. Później końcówka jest. Ta końcówka jakby
drugi motyw, prawda, który ty graliśmy. No myślę, że to jest w miarę jasne. Wiem, że to wersja melodyczna może niewiele osób zachwyci, ponieważ no, jak gramy w gronie jakimś, to żeby zagrać akordami. Jednak no, jedna to jest taka no, fajna też opcja na ćwiczenie też słuchu, prawda, i grania. A poza tym granie przy rodzinie takie melodyczne też ma jak najbardziej miejsce. Już takie bardziej wirtuozerskie jest, prawda, ponieważ już tutaj ciśniemy paluszkami. Dobra, obczajajcie to, jakby coś było źle, to krzyczcie, jak było dobrze, to dajcie łapiska w dół. Popatki, mówił dla was ziomasek rogdajowy Mikołajek. Popatki.